Mamy dany taki czworokąt, i naszym zadaniem jest obliczenie pola powierzchni tego czworokąta. No i możemy tutaj wykorzystać fakt, że ten czworokąt został narysowany na tle takiej kratki i każdy z jego wierzchołków leży dokładnie na przecięciu linii tej kraty. No i zachęcam Cię teraz do podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, czyli naciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie rozwiązać, zanim obejrzysz moje rozwiązanie. Dobra, zakładając, że próba została podjęta, to teraz ja pokażę, jak ja bym to rozwiązał. Więc ja bym skorzystał z tych kratek w ten sposób, że tutaj bym sobie podzielił tę figurę na mniejsze części, których pola będzie łatwo obliczyć. Mogę na przykład zacząć od tego wierzchołka i zacząć kroić tutaj wzdłuż linii tej kratki, którą tutaj mam. No i tak mogę tutaj sobie ciąć, ciąć. Mógłbym dojechać tutaj do końca, do tego boku, ale nie chcę tego zrobić, bo znowu tutaj wyląduję gdzieś pomiędzy węzłami tej siatki. I nie będę wiedział, jaka to jest dokładnie długość. No więc zakręcę tutaj i odetnę taki trójkąt prostokątny, którego wymiary, a zatem i pole, bardzo łatwo będzie odczytać. No w szczególności tutaj widzimy, że wysokość tego trójkąta to jest 1, długość tego boku, a ten bok ma raz, 2, 3, 4, 5, czyli 5 kratek, czyli tu jest 5, więc łatwo będzie obliczyć pole tego trójkąta. No ale tym się zajmiemy później, a teraz spróbujmy tutaj dalej powycinać. No skoro tutaj już narysowałem pionową linię, to mogę ją przedłużyć do góry. I znowu nie będę tutaj z tą linią dojeżdżał aż do tego boku, tylko sobie tutaj skręcę pod kątem prostym i odetnę znowu tutaj trójkąt prostokątny, którego pole będzie bardzo łatwo obliczyć. No i chyba już zaczynasz widzieć o co chodzi. Tutaj znowu teraz pojadę w lewo, ale tylko do tej linii, która jest naprzeciwko tego wierzchołka, i tutaj znowu pionową linię sobie poprowadzę. I w ten sposób. Odciąłem cztery trójkąty prostokątne, no i w środku został mi prostokąt. No i teraz pola tych poszczególnych trójkątów będzie bardzo, bardzo łatwo obliczyć. No tak jak mówiłem, tutaj mamy 5 i 1, no więc pole tego trójkąta będzie równe druga razy 5 razy 1, czyli 2,5. Jedźmy dalej. Pole tego trójkąta to jest druga razy. Długość jednego boku to jest tutaj, widzę 4 kratki, a drugo, długość drugiego boku to są 2 kratki. Czyli to będzie po prostu 4. Dalej mamy ten trójkąt. Tutaj mamy 2 kratki, a ja tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli to będzie 1, 2, razy 2, razy 6, czyli to będzie 6. No i ostatni tutaj mój trójkąt, ten. Tutaj mam jedną kratkę, tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5. Czyli to będzie 1 druga razy 1 i razy 5, czyli znowu 2,5. No a ten prostokąt w środku ma wymiary 3 na 4 kratki. Z 3 razy 4 to będzie 12. No i teraz muszę dodać te wszystkie pola do siebie, te 5 części. 6 dodać 4 to jest 10, 2,5 jest 2,5 to jest 5. 10 dodać 5 to jest 15, 15 dodać 12 to jest 27, czyli pole całej mojej figury jest równe 27.